kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widać po tytule, zajmiemy się promocją, która obecnie trwa w Rossmanie. Chciałabym Wam pokazać produkty, które mi się sprawdziły, które Wam serdecznie polecam, ale żeby ten film troszeczkę wyglądał inaczej, pokażę Wam te produkty w akcji. Wybrałam kilka produktów, po jednej sztuce z każdej kategorii, tak żebyście mieli jakiś zarys i przy okazji zobaczycie, jakimi produktami wykonałam ten oto właśnie makijaż. I o co chodzi w tej całej promocji rossmanowskiej? Nie wiem, czy już byliście na zakupach, czy dopiero się wybieracie. Ta promocja troszeczkę różni się od tej, do której nas właśnie sklep Rossman przyzwyczaił. Dawniej to było minus 55% na zakupy. Te produkty nie mogły się powtarzać i mogły z tej promocji skorzystać tylko i wyłącznie osoby, które posiadają kartę bądź aplikację sklepu Rossman. W obecnej chwili z tej promocji może skorzystać każdy. Mamy dowolną ilość wyboru produktów. Także jeżeli lubicie konkretny dany produkt, to możecie go kupić w nieskończonej ilości. Wcześniej niestety były takie ograniczenia, że musieliśmy z każdej kategorii wybrać sobie po jednym produkcie. Niestety nie mamy możliwości kupienia wszystkiego, ponieważ nie wszystkie produkty są objęte promocją. Są to po prostu poszczególne produkty danych marek. Mamy taką rozbieżność rabatową od 40 do 70%. W dzisiejszym filmie pokażę Wam produkty, które mi się sprawdziły. Wykonamy nimi makijaż, więc serdecznie Was zapraszam do dalszej części tego filmu. Twarz już mam przygotowaną, makijaż zacznę od nałożenia bazy pod makijaż i chciałabym Wam pokazać bazę, która jest bazą wygładzającą strukturę właśnie porów. Jeżeli borykacie się z rozszerzonymi porami, ta maseczka bardzo fajnie te pory Wam wygładzi. Jest to baza, taki tańszy zamiennik bazy, którą dobrze znacie i nieraz już tutaj widzieliście na moim kanale, czyli to zamiennik bazy The Professional z Benefito. Nakładam tą bazę tylko i wyłącznie w miejsca, gdzie mam delikatnie rozszerzone pory. I teraz będę aplikować podkład. Ze względu na to, że dzisiaj będę robiła makijaż, będą to tylko i wyłącznie pojedyncze sztuki produktów, produkty, po które sięgam, produkty, które chętnie polecam. Nie będę Wam pokazywała 10 różnych podkładów, tylko jeden konkretny. Z pewnością domyślacie się, jaki to jest podkład. Tak samo, jeżeli chodzi o inne produkty do twarzy. I skoro właśnie mówimy o podkładzie, to oczywiście Radiant Lift z Max Factora musi być koniecznie przeze mnie użyty. A makijaż będę aplikowała również gąbeczką z drogerii Rossman, czyli jest to taka gąbeczka Pro Beauty Spong z Vibo. Bardzo fajny produkt. Często właśnie kupuję te gąbeczki na promocjach. Jako wizażysta bardzo potrzebuję dużej ilości gąbeczek, żeby je po prostu sobie wymieniać. I korzystając z promocji, naprawdę bardzo fajnie cenowo ta gąbeczka się prezentuje, a kosztuje ona około 11 zł. Gąbeczkę sobie zwilżyłam i będę aplikowała podkład. Mój odcień jest to 47 Nude. Bardzo lubię ten podkład, naprawdę ja go stosuję codziennie. Proszę nie przejmować się tutaj delikatnym krwiakiem, miałam mały wypadek, więc dzisiaj również zobaczymy, czy korekty, które Wam polecę, da sobie radę, żeby zakryć ten ślad po moim delikatnym takim wydarzeniu. Kochani, nie przejmujcie się tym, co tutaj mam. Miałam delikatny wypadek i przy okazji zobaczymy, czy korektor, który Wam dzisiaj pokażę, który dzisiaj Wam polecę, poradzi sobie z zakryciem tego, co tutaj się wydarzyło mi nad okiem. Podkład, z czego co zauważyłam, możecie kupić o połowę taniej.
Około 33 zł obecnie kosztuje. Lubię go przede wszystkim za trwałość, za krycie, za to, jak on pięknie odbija światło, jak on ładnie wygląda na twarzy. Lubię go również za to, że przepięknie wygląda na zdjęciach. Bardzo często, najczęściej przy makijażach właśnie na Instagram używam tego podkładu, ponieważ tak naprawdę to jest istny Photoshop na twarzy. No i mogłabym się tutaj rozgadywać naprawdę na temat jego właściwości, ale najchętniej chciałabym Wam polecić, żebyście sami po prostu go kupili i wypróbowali go na sobie. Czas na korektor. Mam tutaj dwie propozycje. Korektor z Maybelline, który bardzo fajnie kryje i jest bardzo w przystępnej cenie, oraz droższa wersja, korektor z L'Oreala, który uważam, że jest najbardziej kryjącym korektorem w drogerii. Także użyję może tego korektora z Maybelline. Minusem tego niestety korektora jest to, że on posiada taką gąbeczkę, z której delikatnie się ten korektor wylewa. To jest jego ogromny niestety minus. Nałożyłam dosłownie troszeczkę i już pięknie mi ładnie ten korektor przykrył moje zasinienia pod oczami. Oba korektory świetnie się sprawdzają na co dzień, jednakże ten nie przykrył mi tutaj mojego biednego zaczerwienienia. Po nałożeniu kolejnej warstwy, jak widać, świetnie sobie z tą moją niedoskonałością ten korektor poradził. Myślę, że puder, który nałożę na twarz, również nie będzie dla Was zaskoczeniem, a jest to puder marki Vibo, seria Vibo Mood. To jest już moje kolejne opakowanie. Obecnie ten puder jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Kosztuje około chyba 16 zł. Także szybko się spieszcie, ponieważ on znika błyskawicznie. Kochani, jeżeli chodzi o brwi, to niestety jestem zbyt bardzo przywiązana do mojej techniki brwi, którą wykonuję w każdym makijażu, także nic tutaj ciekawego, nowego Wam nie pokażę. Pomaluję sobie brwi i wracamy do dalszej części tego filmu. Kochani, czas teraz na konturowanie twarzy i chyba znalazłam odpowiednik mojego ulubionego bronzera z marka Jacobsa, a jest to bronzer z Lovely w kolorze Toffee Chocolate. Chciałabym Wam pokazać obok siebie w zestawieniu te dwa bronzery i mam wrażenie, że kolory są bardzo, bardzo do siebie podobne. Ten z Lovely jest odrobinę może jaśniejszy, ale na twarzy mam wrażenie, że efekt będzie po prostu bardzo zbliżony. No to wykonturuję się teraz tym oto bronzerem. I podobnie jak produkt z marka Jacobsa, bronzer z Lovely daje bardzo delikatny, naturalny efekt. Nie zrobicie sobie plam na twarzy, można bardzo fajnie budować sobie nasycenie koloru. W ogóle ten bronzer, słuchajcie, kosztuje teraz około 12 zł, także naprawdę warto nawet sobie wypróbować, czy ten produkt jest dla Was, ponieważ no, cena jego jest naprawdę bardzo, bardzo niska. Delikatnie sobie właśnie nałożę jeszcze ten bronzer na nos. Tym bronzerem na pewno sobie nie zrobicie krzywdy, bardzo fajnie się nim pracuje. Małą ilość nakłada się na pędzelek. Jak widać, nie porobiły mi się żadne plamy, także ja jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że mogę Wam polecić produkt, który ma bardzo zbliżony kolor do mojego ukochanego bronzera. Jako rozświetlenie nałożę produkt również z Lovely, jest to Gold Highlighter, najlepszy produkt roku 2016. Ja mam zawsze pecha do tych rozświetlaczy ze względu na to, że one zawsze mi niefortunnie upadają na podłogę i zawsze się niestety muszą pokruszyć. To już jest któreś opakowanie u mnie w kosmetyczce. Bardzo fajny, naturalny, delikatny efekt rozświetlenia. Jeżeli lubicie takie rozświetlenie, to jak najbardziej ten produkt jest dla Was. Bardzo fajny jest ten produkt również dlatego, że jest bardzo w niskiej cenie. W promocji możecie go kupić za jakieś 7-6 zł.
Nie daje nachalnego rozświetlającego efektu, bardzo ładny, naturalny glow. Sami możecie zobaczyć. I ten produkt właśnie w kolorze Gold jest fajny dla osób, które mają delikatną opaleniznę. Dla bladziochów niestety ten kolor będzie zbyt ciemny, ale z tego co wiem i pamiętam, jest jeszcze wersja Silver. Marka Lovely ma kilka opcji takich kolorystycznych, jeżeli chodzi o rozświetlenie. To jak najbardziej każdy znajdzie coś pod swoją karnację skóry. Zobaczcie, bardzo ładny efekt, naturalny, delikatny, nienachalny. Taki jak na co dzień lubię. No i teraz właśnie mam dla Was do pokazania paletkę. W tych cieniach mamy jeszcze przepiękne metaliki. Zobaczcie na ten piękny kolor miedzi, na ten piękny kolor złoty odcień, fioletowy. Nie dość, że to są tak przepiękne kolory, to jeszcze te cienie pod palcem są niesamowicie masełkowe. Nałożę teraz może palcem ten złoty cień na całą ruchomą powiekę. A na taką zewnętrzną część w połączeniu z tą zewnętrzną moją krawędzią nałożę ten środkowy cień i nałożę ten cień pędzelkiem. No i tak się to prezentuje. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę, naprawdę przepięknie. Na dolną powiekę nałożę z kolei ten miedziany taki cień. Wyblenduję sobie granice. Wewnętrzny kącik oka nałożę rozświetlacz z Lovely. Pięknie, ładnie mi rozświetli tutaj tą strefę. Delikatnie go nakładam jeszcze na ruchomą powiekę od wewnętrznej strony. Łączę te dwa kolory, aby przejście było płynne. I nakładam również ten rozświetlacz na dolną powiekę. Kochani, teraz pokażę Wam eyeliner. Eyeliner, który warto sobie również kupić. Jest to eyeliner z Eveline. Namaluję sobie kreskę wzdłuż linii rzęs. Ten eyeliner ma bardzo fajny pędzelek. Dosyć taki sztywny, więc bardzo wygodnie się nim operuje. Kreski mam już pomalowane. Wyszły jak wyszły. Troszeczkę je wyciągnęłam. Bardzo niestety mam tutaj podrażnioną powiekę, tak jak Wam wspomniałam, mam jakiegoś uczulenia i mam ogromny problem, dlatego ostatnio mniej makijaży wykonuję, na przykład na Instagramie, więc nie zwracajcie na to uwagi. Rzęsy wytuszuję tuszem z Maybelline, jest to wersja wodoodporna. Tusz, który nazywa się Lash Sensational i on ma taką podkręconą silikonową szczoteczkę, która pięknie podkręca rzęsy. Zaraz Wam pokażę, co można tym tuszem naprawdę zdziałać. Rzęsy mam już wytuszowane na linię wodną, nałożę teraz kredkę. Jest to Kohl Pencil z Max Factora. Bardzo lubię tą kredkę ze względu na to, że ona jest mega trwała, jest bardzo dobrze napigmentowana i fajnie rozprowadza się na linii wodnej. A na usta nałożę pomadkę z Bourjois. Jest to seria Rouge Edition Velvet. Matowa pomadka, która nie dość, że jest bardzo dobrze napigmentowana, bardzo trwała. Ja ją pamiętam z mojego wesela, dosłownie przetrwała całą noc. To jeszcze przepięknie pachnie. I odcień, który dzisiaj wybrałam, to jest odcień 16. A na policzki nałożę róż z Bourjois. Jest to róż w odcieniu Rose Frisian numer 54. Te róże przepięknie pachną różą, mają bardzo ładne, delikatne taką poświatę rozświetlającą.
I to by było, kochani, na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że taka forma kosmetyków akcji Wam się spodobała. Mam nadzieję, że film okazał się Wam pomocny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, tak żebym o tym wiedziała. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, tak żebyście mogli być ze mną na bieżąco, to pamiętajcie, kliknijcie jeszcze w dzwoneczek. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanych zakupów i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!